Deutsche Auto? Holland? Belgische? Holland? Autohaus? Nein, Deutsche. Deutsche, ja, okej. Okay. Danke. Czekaj. Chyba nie to. Ja to, dobra. Klapa z guzika, z pilota. Ale tylko otwierana chyba, bo nie ma tych siłowni. Audi nie zamyka. A BMW zamyka? Nawet jakieś Fiaty zamykają. Par zamyka. Zmyłka. Tu jest 170 przebiegu około. 90, aha. I to jest ultra diesel też? 18800, tak. 2 litry diesel, 190. O, tu matkę. Podniosę. Bardzo proszę, klucza. S-Line zawsze jest inaczej. Największa Navi. Klimatyzacja, 3 strefy, czyli z tyłu też są. Gdzie to się raz zapala? To? Nic, palec. Tu. Nogę na hamulec i starta. Tak jest. O to chodzi. O to chodzi. Aż zobaczę z tyłu. Bo 3 strefy zawsze są miłe. Tak jest, z tyłu. Wyświetlanie. Czarny podsufit. To jest całkiem inna klasa. Ale jest ciekawsza, to jest w ogóle ciekawsza jak ten Tiguan. Ale ja bym się zastanawiał, nie? Jeszcze jest 1000 euro tańsze ponad. I też ma ten pomad, nie? Tak. Czy... Nie wiem. Ten pomad jest. Spalanie 6 litra, AdBlucha dolać. Za 600. Też wirtualny zegar. 190, jeszcze mi jechać S-Line. No właśnie. A jeszcze na pewno wrócamy przy... Jest kamera. Jestem w telewizji? R jako rakieta. Idę machać. Oj, obcy coś nie mogą tam skumać. Jest wsteczny. Jeszcze napędy quattro ma, także to jest piękna rzecz. Rok pojeździć, zmienić, przyjechać ponownie. Tak ludzie robią, bo tak się robi teraz. Nikt nie jeździ autem 10 lat. Chyba, że kupujesz Salon Polska. Zobaczcie, martwe pole w lusterkach, czujnik. Te prostokąciki. Nie widzisz? Tutaj zobacz, z tej strony. Audi ma swoje takie. Prostokąty. I mryga na pomarańczowo-czerwone, jak widzisz go w martwym polu, nie widzisz pojazdu. Klimat trzystrefowa, kurde, wszystko tu jest w tym aucie. I to, czego nie ma w większości. W większości są takie sportowe jakieś. No, antracytowa góra. Panowie, Bang Olufsen granie, zobacz na muzykę. Dyskoteka, proszę Państwa. Widzisz sam pan bez małżonki pod disco, pan czujesz to, nie? Nie daj, że audio odejmuje z 15 lat jak nic. Nie, pokażę się, ale... Nie, masz jakiś przycisk, powinien być też do bagażnika. Bagażnikowy. Dwa razy trzeba. Dwa razy trzymać. A tu masz też. A jakie chciałem zobaczyć czerwone? Dwa razy trzymać. Ale trzymać trzeba, nie trzymać, puszczać. To dłuższy proces. A tak. O to chodzi. Zamkniesz też tak? Tak? Proszę, się otworzy. Miałem kiedyś 17 rok, nie zamykała. Trzymaj. Nie ma, to się może być bateria słaba w tym. Przycisk jest. Jeden czy dwa? Dwa. No to jest machany nogą jeszcze bagażnik. No ale ma kłódkę i przycisk. To jest machany nogą jeszcze. No. Ale to są dwa różne samochody. No to prawda, ja bym był za tym. Ja bym był za, gdybym szukał sobie, szukałbym takiego. Na ten czas. Na ten czas oczywiście. Naprawdę. Tu jest wersja ze wszystkim oprócz panoramy. Fajna, kurde. Znaczy jak browary niesie tam zakupy. Drodzy Państwo, Bang Olufsen. Niezwykła historia. Ciekawe, czy chłopaki odpuszczą, bo 1000 euro taniej niż Tiguan. 1400 nawet taniej niż chcą wydać. Ale już jest wyczesany. 190. Tiguan tak się ceni, a tak się zwykle. Dlatego, bo on ma branie, wiecie, no, przez to, że jest no, jakby SUV-em modnym. I każdy dzierek zawsze Tiguana ogarnie sobie pod chatę. W quattro, w S-Line, na pełnym wypasie, z radarami. Radary dwa u dołu. S-Line zewnętrzny. Radary chyba, drogowskazy.
to jest swoją drogą, że jest, są systemy pokazywania znaków drogowych, to jest rzecz podstawowa w takim aucie, ale radar to jest do tempomatu, że równuje ci prędkość pacjenta przed tobą i nie przypieprzysz przed nim. Tu jest pewno systemów antyzderzeniowych. Kamera jest w tym? Czy którym była kamera? Tym jest kamera. Tym jest kamera. No to wersja jest taka naprawdę. Nie wiem, czy nie warto go naprawdę poważnie rozmyśleć, rozpatrzeć i odmłodzić się o te 12 lat. No chichy, chichy, a w domu potem faktycznie czuję się lepiej. Nie. Nic nie boli, włosy odrosły. Nie, to inaczej trochę nie siedzi. W każdym Audi jest ten zawsze komputer, sterownik na górze. Nieprzykryty, nieobudowany taki brzydel. Jaki kolor fajny. Taka Daytona. Zobaczcie na tarczę. Spójrzcie na tarczę. Przód po serwisie. Z klockiem. Nowiusieńka kompletnie. Tył też jest ładny. Tylna po serwisie nowiusieńka. Czasami to działa, czasami nie działa. I często BMC działa, jak gdzieś przechodzę obok, blisko, gdzieś się schylę, przypadkowo to mi się otwiera. A to. A piwo niosę, prawa stygnie. Muszę ręcznie, nie wstrzymałem ciśnienia. Jak z dojazdem. Bang Olufsen granie. Kurde. AdBlue nie unikniemy. Szesnasty rok. 18? Aha. Nie wiem, czy nie warto jakieś jazdy próbnej ogarnąć. No, można by się przejechać. No właśnie, czy nie żal go zostawić, żeby ktoś inny nie kupił. Największa nawi, klimatyzacja, trzy strefy, wirtualny zegar, tempomat z radarem, S-Line dwa razy, zewnętrzny, wewnętrzny, kamera, 190, tu jest kurde wszystko. Martwe pole w lustrach. Co? Chcesz się przejechać? Jeszcze z AdBlue jest, tak? Normalnie. No tak, AdBlue masz. Nowe wszystkie mają AdBlue. To akurat jest odpryskiwacza, żeby tam AdBlue nie leć. To nie, to aha. Żeby nie popierdzielić. AdBlue masz pewnie przy baku, nie? Przy baku, już patrzyłem. Żeby nie było zmyłki, żeby tu AdBlue nie dolewać, kuźwa, z pistoleta, bo będzie nieszczęście. Tak jest, malusieńki koreczek. 50 zł. 40 do 50 zalewa mam na 15 tysięcy kilometrów swoim. Na wiele tankowań. Państwo widzieli tarczę? Jak padnie marka Audi, nie to co wiecie, tamta nie będzie jeździła Oplem. Wiecie o co chodzi. Quattro, kurde. Nie było mowy o Quattro, ale jak się trafiło? W tym kolorze. Prawie jak Daytona Grey. Szlak. Z takim graniem. Zamknę klapę, bo nie pojedziemy pojeździć, co? Tak myślę, że... Znaczy ja jestem za. 190 na 18 roku. Niezła jesteś. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.